2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu ze studia Radia 2000 FM, tu OOO FM w Burwood. Witają Państwa Marian Polak, Mariusz Szudziński i Kazimierz Zawodziński. Zapraszamy na audycję Beaty Rumianek. Mamy dziś nareszcie śliczną, chociaż zimową, ale słoneczną sobotę 20 lipca 2013 roku. Audycję sekcji polskiej nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00. W paśmie 98,5 MHz na falach FM. Można nas też słuchać w internecie o dowolnej porze na naszej stronie internetowej. Podaję adres www.pl2000fm.blogspot.com.au. Znajdziecie tam informacje, felietony, liczne fotogalerie, a także już ponad 150 audycji archiwalnych. Oto nasz numer telefonu, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. 97 15 54 11 oraz numer faksu, na który należy do piątku przesyłać ogłoszenia lokalne. 97 15 54 33. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? 14 lipca po ciężkiej chorobie zmarła nasza radiowa koleżanka Danusia Muskała. Będzie więc wspomnienie o niej oraz usłyszymy po raz ostatni jej felieton, który wygłosiła w kwietniu tego roku w naszym radiu. Następnie zapraszamy na felieton doktora Marka Baterowicza o losach sybiraków. Koło godziny 12 Beata Rumianek przekaże telefonicznie wiadomości ze świata. Następnie usłyszymy sprawozdanie z pożegnania z konsulami, którzy właśnie kończą swoją pracę w Australii, z imprezy, która odbyła się w konsulacie RP w Sydney oraz wywiad z konsulem generalnym Danielem Gromanem. Kolejno zapraszamy na ostatni odcinek przygód Polaka zamieszkałego we Francji, Jana Krezymona, o jego tragicznym pobycie w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej. Na koniec trochę o kwiatach, ale nie o ozdobnych, nie ozdabiających mieszkania, tylko o kwiatach jadalnych. Zapraszamy zatem do spędzenia z nami kolejnych 88 minut. Audycję dzisiejszą przygotowała Beata Rumianek. Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. I żyją sobie obok nas. Patrzą z miłością na nasze dni. Czasem się śmieją przez łzy. Co tym jest jawą? Co sen? Kto tu istnieje? Kto wie? A może nas? Tu nie ma nas. A oni są. Co tu jest prawdą, co nie, po której stronie jest sens, bo jeśli tak, po co jest ten nasz świat? Wróciłam właśnie z pogrzebu Dany Muskały. Msza święta odbyła się w kościele świętego Wincentego w Ashfield, a Danuta Muskała została pochowana na cmentarzu Rookwood w polskiej sekcji. Danę żegnała rodzina,
przyjaciele, znajomi, pacjenci, słuchacze. Była nas bardzo duża grupa. Padał deszcz, tak jakby cały świat żegnał się z Daną. Podzielił mi kilkoma wspomnieniami o Danie. Dana do radia dołączyła trochę później niż stara gwardia, ale z radiem związana była chyba od zawsze, a to za sprawą Jurka, który przecież w radiu pracuje całe lata. Niedługością stażu jednak liczyłabym Dane zaangażowanie w radio, ale jakością. Dana zaczęła przygotowywać wraz z Jurkiem audycje, współredagowała je i współprowadziła. Przygotowywała również swoje autorskie segmenty, które były wśród słuchaczy popularne, były ciekawe, aktualne i niebywale dokładnie dopracowane. Niech dowodem popularności ich będzie to, że nawet w ciągu ostatnich dni przyjęłam kondolencje dla Radia 2000 FM od słuchaczy, którzy powiedzieli, że to nieodżałowana strata. Ale i to nie wszystko. Dana zawsze i wszędzie służyła życzliwą poradą i wsparciem. Czasem dzwoniłam do niej w sytuacjach problematycznych czy konfliktowych po poradę. A czasem, żeby tylko utwierdzić się w decyzji, jaką już podjęłam. Wiedziałam, że na jej opinii zawsze mogłam polegać, bo jej punkt widzenia był obiektywny, rzeczowy i pozwalał popatrzeć na sprawy z innej strony, niekoniecznie mojej. No cóż, Dana była mistrzynią kompromisu, a ja bardzo ceniłam sobie te rozmowy. Chciałabym też, żeby dziewczyny, tak Dana mówiła o córkach Eli i Hani, wiedziały, że my wszyscy w radiu bardzo, bardzo Danę ceniliśmy i że wraz z nią odeszła do historii ważna faza radia. Lubiłam też słuchać porad Dany w sprawach prywatnych. Dzwoniłam albo po prostu czekałam, żeby przyszła do dentysty. Więcej czasem przegadałyśmy niż zrobiłyśmy, a te rozmowy zawsze zostaną ze mną. Dana miała dar patrzenia na życie w żartobliwy sposób. Potrafiła zobaczyć i pokazać wiele spraw na wesoło. Bardzo lubiłam to poczucie humoru nawet w nieciekawych sytuacjach. W takim tonie pozostawała nasza ostatnia rozmowa. Na 2 czy 3 tygodnie, zanim odeszła od nas, udało mi się z nią porozmawiać, kiedy była jeszcze w szpitalu w Concord. Zdążyłam jej podziękować za porady i wsparcie i jeszcze raz zamrzeć po prostu z podziwu, bo nawet i w tej sytuacji Dana potrafiła żartować. Była już słaba. Powiedziała: kończmy już, bo muszę iść spać. I jeszcze: słuchaj, Beata, nigdy nie mówcie, że Dana walczyła z rakiem, tylko że się z nim zaprzyjaźniła. Kiedy on chce iść spać, to szli razem spać. Kiedy był głodny, to go karmiła. Tak, to była Dana. Ale może ta właśnie recepta na życie dr Moskały jest słuszna. Z tym przesłaniem, a zarazem wspomnieniem o Danie Moskale zostawiam dzisiaj Państwa. Dziękuję. Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. Czujesz ich pomoc, gdy jest źle. Więc z wściekłością rozmawiasz to, oni cię widzą, oni są. Co tu jest diabeł, co sen? Kto tu istnieje, kto nie? A może nas tu nie ma nas? A oni są.
za nas. Sobotę 6 kwietnia roku 2013 witają Danuta Moskała Kwiecień, tecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata. Kwiecień zaczął się prawdziwą zimą i śnieżną Wielkanocą i wszyscy z utęsknieniem oczekują ciepłych dni wiosny. Kto może, planuje urlop na maj i czerwiec, żeby zobaczyć trochę świata, zaczną się wakacje szkolne i akademickie. A tymczasem benzyna drożeje, na lotniskach tłok i kontrole osobiste, a na morzach grasują piraci. Może wobec tego najlepiej po prostu podróżować palcem po mapie, jak to zalecił Ludwik Jerzy Kern w latach 70. ubiegłego stulecia. Palcem po mapie. Coraz częściej się na tym przeświadczeniu łapię, że najlepiej podróżować palcem po mapie. Przede wszystkim. Palec jest to lokomocji środek jedyny, który nie potrzebuje benzyny, ani ropy, ani innego paliwa. Na wybojach mapy palec się zbytnio nie kiwa. Zakręty bierze lekko, przez góry jedzie wprost. Nie nawala mu nigdy starter, nie psuje tylny most. Palca, gdy sunie po mapie, żaden gwóźdź się nie czepia. Reflektorów palec nie miewa, więc pędząc w nocy po mapie nikogo nie oślepia. Przyspiesza. Przyspieszenia ma palec takie, że w małym ułamku godziny przelatuje to, na co tygodnie całe potrzebowałby Ferrari, Toyota czy inny Lamborghini. Palec nie ma problemów z zapłonem, z chłodnicą, z wymianą oleju. Nie trzeba mu starać się o garaż, lub choćby o szopę, panie dzieju. Myje się palec zwyczajnie i to nie na podwórku, ale we własnej łazience. W dodatku nie robi się tego specjalnie dla niego, lecz mimochodem, myjąc po prostu ręce. A potem z czystymi rękami, zamiast na lotnisko lub na stację benzynową, można przejść wolnym krokiem do księgarni, kupić wspaniały atlas albo mapę i w drogę palcem po mapie. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść. Frasobliwą minę miał. Przystalować więc, z płaczem brzus przymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzy. Nowe życie w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy
idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się, poza tym, że raz jest sam, raz przed tobą twój dzień. Los cię trochę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. Teraz zapraszamy do wysłuchania felietonu doktora Marka Baterowicza zatytułowanego Boleść na boleści. Boleść na boleści. Felieton Marka Baterowicza. Czytając dzieje naszej rodziny, The Saga of Our Family, Janiny i Mariana Brzezińskich, te właśnie słowa, a użył ich Dante Alighieri w Boskiej Komedii, Piekło, pieśń 28, wers 110, przychodzą na myśl czytelnikom boleść piętrząc na boleści. Accumulando duol con duolo. W tych rodzinnych wspomnieniach rozpisanych na dwa głosy, Mariana i Janiny, dominują bowiem wydarzenia tragiczne i sceny dantejskie, jak te z wywózki na Sybir. W wagonach po 50 ludzi, ciasno i duszno. Jest niesamowicie zimno. Nie mamy dodatkowej ciepłej odzieży, mróz minus 30 stopni, zawiewa śniegiem. Przez dwa dni nic nie piliśmy, ale z dachu lodu, który zdał w ustach, dano nam leta, nie można to, że nie ma matowych półkawałek. Później na okrach prymitywnych po inwazji Niemiec na Związek Radziecki sytuacja uległa, pozycja była zmuszona. Podpis umowy z polskim rządem w Londynie, a Stalin ogłosił amnestię dla Polaków deportowanych do obozów pracy. We wrześniu 1941 roku rozpoczęto formować polską armię, ale wiele tysięcy mężczyzn pomarło już w łagrach, a śmierć zbierała swe żniwo nadal podczas powrotów z powodu epidemii różnych chorób jak tyfus, czerwonka lub malaria. Nie było lekarstw, brakowało wyżywienia, a w cieplejszym klimacie mnożyły się bakterie, atakując osłabione organizmy. Ludzie stojący teraz na progu wolności przeżywają nową tragedię i, jak czytamy w książce, kości ich bieleją w płytkich grobach pustyni kazachstańskiej i innych cmentarzach. Przez Morze Kaspijskie na brudnych transportowcach węgla Polacy docierają do Pachlewi w Persji, ale i tu umierają setki wyczerpanych ludzi. Gehenna Polaków dobiega jednak powoli kresu, choć jeszcze w obozie w Teheranie szerzą się zarazy i na cmentarzu teherańskim spocznie około 2000 Polaków, w tym 400 dzieci. Gdy polskie wojsko zmierza przez Irak na Bliski Wschód i do Italii, trwa odyseja kobiet i dzieci, które docierają do krajów afrykańskich, a potem do Ameryki, Australii i do Nowej Zelandii. Był to szlak Janiny, przyszłej żony pana Mariana Brzezińskiego, która dotarła do Perth w 1950 roku.
Natomiast rodzina Brzezińskich dotarła do Perw w roku 1950 z Niemiec, gdzie spędziła okupację, ponieważ ojca wywieziono z rodzinnego Pomorza na roboty do Bad Hersfeld, a matka z małym Marianem, rocznik 31, dotarła tam w marcu 40 roku. Praca w fabryce była ciężka. Ojciec Mariana był tak zwanym Untermenschem i nosił literę P w klapie marynarki. Jednak życie w Niemczech nie było na miarę piekła w Sowietach. Polaków obejmowały restrykcje jak godzina policyjna czy zakaz kontaktów z Niemcami, lecz nie dotyczyły one innych nacji, też wywożonych na roboty. Wiele rzeczy było verboten dla cudzoziemskich robotników i surowo karanych, ale mimo wszystko uchodzili za obywateli drugiej kategorii. Jaki to kontrast w porównaniu z położeniem Polaków w Rosji, gdzie ludzie mieli status zaledwie niewolnika w łagrach, a praca w nieludzkich warunkach klimatycznych bez limitu godzin doprowadzała wiele osób do śmierci. W tych wspomnieniach jest trochę miejsca do strony 18 na opis życia w Polsce przedwojennej, cieszącej się z odzyskania niepodległości po epoce rozbiorów. Nic dziwnego, że festyny i bale nie były rzadkością w dobrych rodzinach, nieraz polowania. Rodzice autora też nie stronili od tych zabaw, jednocześnie pamiętając o patriotycznych obowiązkach, jak na przykład wystawienie w Gołubiu w 1938 roku żywego obrazu z okazji stulecia urodzin Jana Matejki, a przedstawiającego hołd pruski. Tłem tej inscenizacji był Zamek Krzyżacki, co dodawało pikanterii inicjatywie, a po wybuchu wojny odpokutowała za to cała rodzina Mariana Brzezińskiego. Jeszcze przed wojną na Pomorzu osiedliło się wielu Niemców. Mieli swoje majątki i swoje kościoły protestanckie, gdzie kultywowali własne idee narodowościowe, jak wspomina autor, nie będąc przyjaźnie lub wręcz wrogo nastawieni do Polaków. W książce jest sporo ciekawych informacji o tym okresie II Rzeczpospolitej. Autor podaje nawet wykaz najstarszych miast ziemi chełmińskiej zakładanych w XIII wieku. Był to teren rodziny matki pana Brzezińskiego. Jego rodzice pobrali się w Toruniu, a autor omawianej książki w Wąbrzeźnie. Natomiast współautorka, pani Jacowska, przyszła na świat w Grodnie. Jej relacja stanowi ważną część wspomnień, dotyczy właśnie syberyjskiej tragedii i eksodusu przez Persję i Afrykę w wędrówce po ukojenie na antypodach. Niezwykle ciekawa jest też część opowiadająca o pierwszych tu krokach po wylądowaniu we Fremantle, w obozie dla imigrantów w Northam, a następnie w Perth czy w rejonie Kimberley, gdzie pan Brzeziński po latach studiów został fruwającym dentystą. Australia stała się dla Polaków miejscem azylu, jako że pół Europy oddano Stalinowi w jałtańskim targu. Po tej zdradzie sojuszników pozostawała wyłącznie tułaczka po wolnych krajach świata. I rozdział Nowy Świat przynosi mnóstwo szczegółów o ówczesnej Australii, jakże innej od tej, która witała wygnańców z pokolenia Solidarności. Nie było wtedy łatwo. Prawie przymusowo oferowano pracę, głównie fizyczną, ale było zdecydowanie więcej ofert pracy niż w latach 80. Z innych relacji wiemy, że na przykład w Sydney w tamtych latach na stacjach kolejowych brano ochotników do pracy w fabrykach bez żadnego interwiu czy podania, nie patrząc też na tak zwane local experience ani wykształcenie. W Perth było pod tym względem gorzej, ale i tak autor wspomnień wybrał roztropnie stomatologię, co pozwoliło mu zapewnić dobry poziom życia rodzinie. Złożonej u progu studiów ślub Mariana z Janiną odbył się w 1956 roku. Nie było im wtedy łatwo, a studentowi z rodziną nie przysługiwały zapomogi z Biura Pomocy Socjalnej, natomiast dawano je kobietom, których mężowie odsiadywali wyroki za jakieś przestępstwa. Do czego zmierza ten kraj, pomyśleli wówczas państwo brzezińscy. Z kręgu podobnych refleksji warto też przytoczyć kontrast pomiędzy ówczesnym stosunkiem do imigrantów z Europy, a obecną troską o nielegalnych boat people, dawniej legalnych przybyszy zmuszonych do emigracji jałtą, lokowano w pożołnierskich barakach w falowej blasze, bez izolacji ścian i dachu i na zbiorowych salach podzielonych na pokoje wiszącymi kocami. A dzisiaj na miejscu obozu w Northam powstał luksusowy kompleks, jak komentuje autor, dla przyjęcia nielegalnie szmuglowanych azylantów z Indonezji. Wspomnienia obejmują jeszcze wyjazd do Europy i do Polski w 1974 roku, a także ostatnie lata życia w Australii. W tym nakreskowane są losy dzieci państwa Brzezińskich. Całość uzupełniają rodzinne fotografie, a książka zdobyła pierwszą nagrodę na konkursie wydawnictwa Faworyty w kategorii wspomnień emigranckich i niewątpliwie laur to zasłużony.
dzieje takich peregrynacji spowodowanych burzą dziejów musimy ocalać i przekazywać pamięci pokoleń. Są one świadectwem epoki, dają też sposobność do refleksji nad stanem samych emigrantów, zwanych tu, jak piszą autorzy, najpierw aliens, potem foreigners, migrants, a następnie newcomers lub new Australians, a wreszcie ethnics. Dante też był emigrantem. Strzała puszczona po łuku wygnania i mógłby tu wtrącić swoje trzy grosze. Ważną książkę państwa Brzezińskich, a wydanie ma też wersję angielską, można zamówić pod adresem www.faworyta.com. Był to felieton Marka Baterowicza. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych korków i chat, myśmy wciąż do niepodległej wsi, wsi z uporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski brak. Z insurekcji kościół szkolski z powstań dwóch szkół, barykad, Warszawy i Łodzi. Konradowskim unosił się duch i na marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez hajgę, stepy, plon, taniną, dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż tut nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez kraj gestety, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż tut nad Wisłą darował nam Bóg. Wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej wsi, jak zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17 muszą drogą znów przed każdy z nas, przez lud spod biegula północnego, przez Lubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski brak, wyznaczyli bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, podszedł nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, Kostradą pragnął nas podzielić grób. I przez Ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, Kostradą pragnął nas podzielić grób. I przez Ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. Siedziałem z tobą w tłumie na lotnisku.
najbliższych. Po co ci ten cały gar? Za wielką wodą wszystkim się wydaje, prąd jest wielki jak ten świat. Potem pod górę tanio się sprzedajesz, a od domu wieje wiatr. Bądź kiedy wrócę, na poduszce ciepły ciągły mój ślad. Niech skinie smutę, rozbijemy dzisiaj największy bach. Oto sprawozdanie z pożegnania z konsulami i wywiad z konsulem generalnym Danielem Gromanem. Pożegnaniu konsula Gromana, konsula Daniela Gromana z małżonką i właściwie całej ekipy konsulatu, która wraca do Polski. Konsulat towarzyszył nam przez ponad 4 lata. Theater group in Sydney, Fantasia, and they offered very kindly also to perform for us or say a poem or something like that. Teraz będzie lirycznie i satyrycznie. Chciałabym serdecznie podziękować za przyjście wszystkich Państwa i serdecznie powitać, jak również powitać pomału odchodzący korpus dyplomatyczny, który jest dla nas bardzo bliski sercu, nie będę ukrywać. Ale zanim powiem, jak jest bliski, to chciałabym
zaprezentować nasz talent literacki w postaci Ewy Chyleckiej, która zaprezentuje wierszy społecznościowe. Teraz będzie lirycznie i satyrycznie. Grom spadł na Sydney z podwójną siłą. Grom men and woman. Dwa w jednym było. W Australii Polsce służyć, zrozumieć Polaka. To trudna misja, nie byle jaka. Poradzili sobie na medal, ba, na dwa medale i do konsulatu zapraszali stale. Lista gości rosła, a pan konsul Helmie dopisywał do nich wciąż nowe e-maile. Regularnie słał listy do Polonii grona, informując, zapraszając, a tymczasem żona wydawała aż kartu, sterkowała wizyt, ignorantów zmuszając do inicjatywy. Z własnego doświadczenia, wiem, co mówię, drodzy, wzięłam raz syna z żoną, potrzebne dowody, pani konsul przejrzała i wyrzekła słowa. Najlepiej przygotowana jest dzisiaj synowa. Wstyd mi oblał od środka piwonia na twarzy, ale pani konsul żadnych komentarzy. Punkt o punkcie wymienia i rada po radzie. Nie minęło minuty, paszport mam w szufladzie. Przywołuję państwa Roman, wspaniała ekipa. Konsul Ewa, finanse, konsul Dominika, która żyje na co dzień sprawami Polonii, a w weekendy po Sydney na motorze goni. Często spaceruje również konsul Ewa, tylko trochę wolniej, od drzewa do drzewa. Do postojów ją zmusza śliczna suczta Nala. Obrona konsulatu, tarcza doskonała. Co nosem wywącha, co jęzorem chlapnie, to jest jedyne, że nic nie wypadle. Drodzy goście, posłuchajcie nim skończę pochwalę. Państwo odnowili bankietową salę. Pamiętamy i innych spraw wiele. Koncerty, wystawy, spotkania, wesele, poboczne, świąteczne, grudniowe, majowe, ląd i maturzyści, zespoły ludowe, artystów, co mieszali tu muzę niejedną. Teatr, film, malarstwo, muzykę z poezją, historyków, refleksje, prawnicze porady, polityków, czasami przygodnie, rady, medale wręczane, dyplomy, dotacje, przyjęcia, bankiety i mniejsze kolacje. Wszystkiego nie sposób tak ciurkiem wymienić. Za wszystko serdecznie państwu dziękujemy. Nasz talent wokalny, Michał Maciok, który za chwilę odśpiewa z nami hymn Teatru Fantazji. A gdy się zmęczył znów kolejny dzień, wieczorem nie przychodzi żaden ze mną, bo się robić my zamaliczny dzień fantazji. Wyobraźni został, tyle też i rozmów, żeby obszedł się na razem z fantazją.
przyszło tutaj mnóstwo ludzi, cała sala konsulatu, sala bankietowa jest wypełniona gośćmi. Wszyscy bardzo serdecznie wspominają, były słowa, były przemówienia. Prezes Marek Bugajewicz, prezes Instytutu Spraw Austryjskiego, Instytutu Spraw Polskich, Małgorzata Kwiatkowska, Jan Krajewski, prezes organizacji polonijnych. Przemawiali wszyscy bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie i wszyscy bardzo przeżywają wyjazd do Rzymu. Czekamy na nowego przedstawiciela rządu polskiego, a tymczasem chciałabym zamienić parę słów z samym konsulem Gromanem. Rozmawiam z panem konsulem Danielem Gromanem. Dla nas te 4 lata minęły jak z bicza dla pana. Bardzo szybko też muszę powiedzieć, tak. Polonia Australijska. Wspaniali ludzie, wspaniałe organizacje, wspaniałe środowisko. Mieliśmy naprawdę cudowne kontakty, bardzo dobre, serdeczne i takie konkretne, również i efektywne w różnego rodzaju działaniach i projektach. Państwo byli na placówce w... Wcześniej byliśmy na Kubie i wcześniej jeszcze w Kolumbii. Tam Polonia duża jest? Nie, w obu tych krajach, zwłaszcza na Kubie, Polonia jest malutka, także myśmy tam zajmowali się właściwie innymi sprawami politycznymi, kulturalnymi też, natomiast tutaj po raz pierwszy byliśmy w kraju z tak dużą Polonią. Jest nas tutaj sporo rzeczywiście. Tak, jest. Polonia jest duża, no myśmy jako będąc jedynym zawodowym konsulatem w Australii, oczywiście mieliśmy kontakty właściwie z Polonią w całej Australii. Oczywiście ambasada również, obie placówki jakby współpracują. Także, tak jak mówię, te wszystkie kontakty były naprawdę zawsze bardzo, bardzo dobre i no, będziemy je bardzo mile wspominać. My również i naprawdę szkoda, że państwo już wyjeżdżają. A teraz Polska na parę lat pewnie, tak? Tak, my wracamy do Polski, tak jak to zwykle się odbywa jakby u nas, w naszym systemie i po jakichś, no tak mniej więcej na 2 lata, może 3, to nie jest jakby określone dokładnie. Będziemy pracować w MSZ-cie, czyli w tej centrali naszej tak zwanej, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i później właśnie za jakieś 2, może 3 lata prawdopodobnie gdzieś wyjdziemy na kolejną placówkę. Na dzień dzisiejszy jest niemożliwe określenie gdzie, bo to dopiero się rozstrzygnie w przyszłości. Panie konsulu, bardzo dziękuję również w imieniu Radia 2000 FM za współpracę, za pomoc, za wsparcie. Ja również bardzo dziękuję i życzę jakby radiu wielu sukcesów w tej bardzo pewnie też niełatwym zadaniu informowania społeczności polskiej i jakby nadawania dla niej funkcjonowania i gratuluję działalności i życzę wielu, wielu sukcesów. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję bardzo wzajemnie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam państwa, Beata Rumianek. Rekonstrukcja zbrodni wołyńskiej organizowana w Radominie z Podkarpackim podzieliła organizatorów, mieszkańców i historyków. Dla niektórych widowisko Wołyń 1943 będzie pobudzającym do refleksji wspomnieniem o ofiarach. Dla innych bulwersującym podsycaniem negatywnych emocji. Rekonstrukcja ma się odbyć dzisiaj w ramach obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich, dokonanego przez UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Jej głównym elementem ma być widowisko audiowizualne z muzyką Krzesimira Dębskiego, ale zapowiedziano też spalenie specjalnie zniesionych zabudowań. O odwołanie rekonstrukcji zaapelował do władz Radymna i Podkarpacia w imieniu Związku Ukraińców w Polsce jego prezes Piotr Tyma. Jest to bowiem bulwersujące rozbudzanie negatywnych emocji w społeczeństwie polskim oraz nadużywanie tragedii Polaków i Ukraińców, a także przedstawicieli innych narodów, która miała miejsce w okresie II wojny światowej na Wołyniu, powiedział w oświadczeniu. Polscy biegli ponownie jadą do Smoleńska. Podczas 2-tygodniowego, drugiego już pobytu w Rosji pobiorą próbki z foteli wraku samolotu Tu-154M. Jesienią uniemożliwiły im to warunki atmosferyczne. Pod koniec czerwca, po zbadaniu materiału pobranego podczas pierwszego wyjazdu biegłych, NPW poinformowała, że nie stwierdzono pozostałości materiałów wybuchowych na elementach wraku.
Z powodu kradzieży 250 metrów sieci trakcyjnej pociągi linii Rybnik-Katowice-Rybnik mogą jeździć z około 30-minutowym opóźnieniem. Do kradzieży doszło w czwartek około 22.30 na szlaku kolejowym Mikołów-Orzesze, poinformowały Koleje Śląskie. Kieleccy policjanci zatrzymali dwóch 18-latków podejrzanych o znieważenie premiera. Obraźliwe treści wobec Donalda Tuska, znalazły się na jednym z billboardów w centrum Kielc. Podejrzani jeszcze w czwartek staną przed prokuratorem. Chodzi o incydent sprzed dwóch tygodni, kiedy na elektronicznym billboardzie przy jednym z głównych skrzyżowań w Kielcach pojawiło się wspólne zdjęcie premiera Donalda Tuska i prezydenta Rosji Władimira Putina z podpisem Tusk dziwka Putina. Izrael w sprawie uboju rytualnego nie zamierza Polsce niczego dyktować, podkreślił na antenie Polskiego Radia rzecznik izraelskiego MSZ Yigal Palmor. Wcześniej ambasador Izraela Zvi Ravner porozmawiał w polskim resorcie spraw zagranicznych o odrzuceniu przez Sejm projektu dopuszczającego wykonanie uboju rytualnego. Yigal Palmor powiedział, że ma nadzieję, że Polska rozwiąże spór. Powtórzył, że decyzja o zakazie uboju jest obraźliwa dla polsko-żydowskiej historii. Przepis karty nauczyciela zobowiązujący samorządy do wypłacenia nauczycielom tzw. jednorazowych dodatków uzupełniających jest zgodny z konstytucją, uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie przepisu wystąpiło 5 rad gmin. Prawie 44 osoby na jedno miejsce na kryminologii na Uniwersytecie Gdańskim to chyba rekord tegorocznej rekrutacji na wyższe uczelnie. Poza tym oblegana była medycyna, finanse i filologię. Część uczelni odczuła mniejsze zainteresowanie swoją ofertą. Kryminologia to nowy kierunek i jego popularność może nieco dziwić, ale już pozostałe najbardziej oblegane kierunki przez tegorocznych kandydatów na wyższe uczelnie w Polsce regularnie pojawiają się w tym gronie. Wczoraj wystartował Jarocin Festiwal. Jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznych edycji będzie specjalny występ grupy Hey. Formacja zagra w Jarocinie w całości swój kultowy debiut Fire. Wśród gwiazd festiwalu są m.in. Misfits, Bad Manners czy Marky Raymond Blitzkrieg. Impreza potrwa do niedzieli. Kurię rzymską czeka reorganizacja. Papież Franciszek powołał w piątek Komisję do Spraw Struktury Ekonomiczno-Administracyjnej Stolicy Apostolskiej, która zajmie się przygotowywaniem zmian. W danej nocie Watykan poinformował, że celem prac 8-osobowej komisji złożonej z osób świeckich będzie uproszczenie i racjonalizacja funkcjonowania istniejących urzędów. W dokumencie powołującym komisję do życia podkreślono, że odpowiada ona tylko przed papieżem, który zapewnia jej całkowitą swobodę działania. Nikt nie będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania członkom komisji, zasłaniając się tajemnicą służbową. Krakowscy specjaliści badają obrazy Maksymiliana Gierymskiego, XIX-wiecznego pejzażysty, wywodzącego się ze szkoły monachijskiej. Chcą określić twórczy kod. Artysty mają też nadzieję na odnalezienie zaginionego podczas wojny płótna Zima w małym miasteczku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Mierzy 188 metrów, waży prawie 150 kg i jest najbardziej zaawansowanym robotem humanoidalnym, jaki dotąd powstał. Sfinansowany przez Pentagon, Atlas będzie m.in. operował radioaktywnie skażonych terenach i wynosił rannych z pola walki, donosi Huffington Post. Nowa technologia cyfrowej animacji o bardzo wysokiej rozdzielczości pozwoli na tworzenie komputerowo takich animowanych postaci, że widz nie będzie ich w stanie odróżnić od oryginału. Twórcy technologii nie wykluczają, że przyszłość kinematografii będzie wyglądać tak, że w większym niż do tej pory stopniu producenci filmów wykorzystywać będą obrazy stworzone przez komputery, a tylko nieliczni dysponujący dużym budżetem zatrudnią prawdziwych aktorów i kręcić będą sceny w autentycznych plenerach. Po raz pierwszy słońce zagości zimową porą w norweskim mieście Rjukan, położonym w głębokiej dolinie. A to ze sprawą wielkich luster zainstalowanych na zboczu gór. Skierują one promienie słoneczne na miejski plac. 87 młodych naukowców otrzyma granty w łącznej wartości 400 milionów euro. Jest wśród nich Polak dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który na swoje badania otrzymał ponad 1,5 miliona euro. Naukowiec zgłębia tajniki fizyki wysokich energii oraz teorię strun. Bakterię wykrywającą szkodliwy akrylamid ukryty w jedzeniu czy kosmetykach opracowują studenci z Warszawy. Bakteryjny sensor zmierzy się z pomysłami z całego świata w konkursie GYM organizowanym przez słynny Massachusetts Institute of Technology z USA. Twarz wraz z ewolucją bardzo się zmieniała. Te
Teraz amerykańscy naukowcy spróbowali stworzyć twarz przyszłości. Z ich obliczeń wynika, że ludzie będą mieli duże oczodoły i szerokie czoła. Jego zdaniem będzie to spowodowane coraz większym mózgiem. Naukowcy są przekonani o tym, że większość ludzi będzie mogła w dużej mierze sama decydować, jak ma wyglądać ich twarz. To będzie sprawa smaku, napisano w biuletynie. Za 60 tysięcy lat ludzie zaczną mieć znacznie większe oczodoły, a co za tym idzie, również same oczy. Dzięki temu będą znacznie lepiej widzieć. Wzrok to zmysł, który odgrywa coraz większą rolę w teraźniejszości. Ale będzie się to również wiązało z tym, że znacznie bardziej będzie przeszkadzać światło słoneczne, z kolei skóra będzie miała znacznie więcej pigmentu, by chronić się przed promieniowaniem ultrafioletowym. Diabeł od lat straszył w Krakowie przed Bazyliką Mariacką, ale teraz musi to miejsce opuścić, ponieważ tak zdecydowali miejscy urzędnicy. Turyści skarżyli się, że diabeł obraża ich uczucia religijne. Mim przenosić się nie zamierza i mówi, że to zamach na wolność artystyczną. W obronie artysty stanęli inni miejscowie, mimowie oraz turyści. On naprawdę potrafi bawić ludzi i mógłby przyjść w różnych strojach, ale ten diabelski jest najfajniejszy, powiedziała inna uliczna artystka. Mimo że diabeł to bardzo sympatyczny, mówiła jedna z turystek. Król miał głowę nie od parady. Jak wiadomo, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Teraz głowa Kazimierza Wielkiego spędza sen z powiek krakowskim potomkom jego poddanych. Ma ponad 5 metrów wysokości, koronę, długie wąsy i jeszcze dłuższą brodę. Wszystko z silikonu. Rzeźba stanęła na zboczach wzgórza Wawelskiego i od razu wzbudziła kontrowersje. Projekt przewiduje wersję interaktywną, to znaczy, że będzie można wejść do wnętrza rzeźby, ale na razie nie jest monitorowana, więc wchodzenie jest uniemożliwione, objaśnia ideę pomnika autor Tomasz Pałka. Sekret wiecznej młodości odkryto w Japonii. Skrywa go ślimaczy śluz. Zabiegi kosztują ponad 300 zł i biją rekordy popularności. Śluz ślimaków sprawia, że skóra staje się jędrna, przekonuje kosmetyczka Manami Takamura. Wydzielina ma także znakomite właściwości nawilżające i doskonale odżywia. Taki zabieg jest idealny dla kogoś, kto ma wysuszoną słońcem skórę. Sam zabieg jest bardzo przyjemny i orzeźwiający. Jeśli ktoś ma zamknięte oczy, to nawet nie wie, że ma ślimaka na twarzy. Mamy mnóstwo klientów, którzy czują się tak błogo, że zasypiają, mówi Japonka. No nie wiem, drodzy słuchacze, chyba pozostanę ze swoimi zmarszczkami. Do usłyszenia za tydzień. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Louis Street w Chester Hill, telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radio 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel. Twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2, tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. O niebezpiecznych przygodach w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej, które zmieniły jego charakter, opowiada w ostatnim odcinku były marynarz Polak zamieszkały we Francji Jan Krezymon. Zawiedzi.
wyjaśniła nam tego szpitala. I ci właśnie, co przyjechali, okazali się lekarzami. Ci czerwonogwardziści. Tak, no 17 lat. No to byli lekarze, bo oni wyznali swoich lekarzy. No właśnie nie było lekarzy. W takiej kabanie, takim szałasie. Była ta lampa bezcieniowa, co prawda była, faktycznie, ale to było na podwórku tego szpitala i tam mieli, kazali się położyć na ten wózek taki do przewożenia chorych, taki zdezelowany, pod deskę taką jak od chleba podłożyli im pod rękę, no i mnie trzymali, ta cała banda mnie trzymała, a drugi mi zaczął ciąć ten palec taką piłką do metalu, nie, zadzewiało. No. Skaleczony po prostu. No ale to na trzupku miałem skaleczony, ale mi odciął, jak pani widzi tutaj, nie? No ale ja nie mogę dużo protestować, bo mówili, że jak będę, bo próbowałem po angielsku, nie? I mówili, że never mind, nie? Oni są specjaliści, wiedzą, co robią. No, ale mówię, no ale nie tak, a to trzeba choćby umyć coś, nie? Ale mówię, może nie rozumiem po angielsku, no to próbowałem po rosyjsku. To jak po rosyjsku, jeden mówi, shut up. If you continue, we cut your hero. Nie było co z nimi dużo gadać. No, ale próbowałem tradycja, że to jest kultura medyczna i w ogóle film, że tam tak robić, nie? No to trochę umyć. Przynajmniej oczyści. I mówię, i jest takie znieczulenie, nie? A to pogadali ze sobą i mówię, ci się ładnie władowałem, bo za chwilę przyleciał jakiś typ z taką dużą strzykawką, jak gruba, taka jak na bryka, coś duża igła i taka strzykawa. Oje, no teraz, nie, ładnie się... I wbił mi pod pachę, ale zaczęło się coś z tą ręką robić i taka się robiła sztywna, nie, taka drętwa i... No i wtedy już jechali tą piłką jak chcieli, ta krew się lała tam, ale zaszyli jakoś tam, nie, i tego. I mnie zamknęli, mówili, że dla bezpieczeństwa, no nie za kraty, nie? W więzieniu? No taka, nie, to była sala, taka widać specjalna, z kratami, żeby mi ktoś krzywdy nie zrobił. A w drzwiach było taki Judasz był, nie, że można było z zewnątrz otwierać i patrzeć, czy się dobrze zachowuje. I tam siedziałem potem miesiąc. W tej celi. No i dawali mi taką miseczkę, no troszkę większą niż ta filiżanka, ryżu dziennie. Tylko filiżankę ryżu dziennie. No, to nie utyłem tam, nie, przez ten miesiąc. To myślę, byłem dosyć, wyglądałem w ogóle dziwnie, bo i włosy miałem długie, takie hippies już na odejściu właściwie. Za to miałem szkolenia dwa razy w tygodniu polityczne i my szkolili, przychodzili ubowcy tacy, nie? Mnie szkolili, stąd to też się podreperowałem mój angielski, nie? A to po angielsku się odbywa? Tak, i mi pokazywali mapy, jak to będzie, jak oni przyjdą do Europy, jak Polska będzie właściwie już takim krańcowym ich krajem, znaczy pod ich nadzorem, takimi kropkami czerwonymi. Był ten nasz kraj zaznaczony, ale z granic przed wojną było zielono, Niemcy i inne kraje. Do Polski przedwojennej to było wszystko czerwone, cały wschód. I to były mapy nie malowane palcem, tylko drukowane, czyli to nie były byle co, nie? Tak. Ale próbowałem się ewangelować, mówię, dlaczego Polska, co wam, jak ta Polska, nie zaszkodziła? No, jesteście zdeprawowani przez Moskala, to teraz jesteście już
wykolejeni będziecie musieli jakiś czas. I tam pisało under Chinese administration. No i tak, no ale to też znowu anegdota do anegdoty. I po miesiącu raptem mnie kazali się zwinąć moje klamoty. Miałem tam taką małą walizkę, nie? Dzięki Bogu koledzy mi dali na ostatnią chwilę trochę sportu, papierosów, nie? Bo paliłem wówczas. Także to mnie trochę ratowało, tam nie? Kopciłem. A pod oknami tam rysał ten wściekły tłum cały czas, bo oni tam mieli zbiórki, robili takie, nie? Naprzód wiara, kto się zeszła, ten chujara, krzyżeli po chińsku, nie? A megafon mi rysał też, bo miałem w sali megafon taki duży, nie? No. Ja chciałem się wysikać, bo tam nawet na kupkanie to nie było szans, bo po co, że nie miałem żadnych potrzeb, nie? Po takim małej piseczce ryżu z błotem, to nie. Ale przynajmniej się wysikać, to ja hałasowałem drzwi, to mi otwierali i mogłem iść naprzeciw, był taki, taka deska dziurawa. No to takie miałem przeżycia szpitalno, ale mówili, że to nie jest za karę, tylko że mi krzywdy ktoś nie zrobił. No. A, tak. That's it, opiekuńcy. Kiedyś kazali się spakować, podwieźli mnie pod inny statek, co szedł właśnie gdzieś z Japonii i tam na chwilę się zatrzymał właśnie w tym Tienzinie, nie? W Xinjiangu właściwie, w porcie Tienzin i mnie zostawili, odjechali i wszedłem po tym trapie, nie, wchodząc, nie, te ludzi, co tam stali, opatrzy się, mówią, ale hippie, co, skąd on się tu wziął, nie? Co to jest dziwak, jakiś pewnie Angol, nie? No faktycznie, miałem długie włosy, taki zarośnięty, brodaty, nie? I go rozpoznałem tam, bo już kiedyś nie był na innym statku. Jak się zdziwili, ale to Polak. Także patrzcie, to też siedziałem tam u nich w tym szpitalu kryminale. Nikt się nie pokazał z PRL-owskiej ambasady czy coś, nie? Żadnego przedstawiciela. No właśnie, nie, to też taka ciekawostka, nie? No ale to co, to taki był system. No i to tak szło. Potem wracałem już z tym Wieniawskim, to był MS Wieniawski. Wracałem i do domu. Rodzina? Tak. Rodzina nie wiedziała. Ja z tego właśnie szpitala napisałem list, bo miałem zeszyt, miałem tam jeszcze długopis jakiś. Napisałem list do żony, ale jak to wysłać? To dałem tej pielęgniarce właśnie, bo ona mi robiła opatrunek. Nie? To i tak mi ten palec gnił jeszcze 3 miesiące, czy 4 dalej, ale dałem jej ten list. Ona panice w strachu. Zresztą ona nie rozmawiała w żadnym języku, tylko po chińsku, ale jej pokazałem zdjęcie i mówię, że i tam dałem jej adres, żeby ten list, nie, i to schowała sobie na piersi, no i ten list doszło. To też ciekawe, także też nie można tak wszystkim przylepić tej łatki wściekłości i bandytyzmu, nie, tam też byli ludzie, mimo wszystko, nie, to tak jak ta kobieta, nie, na pewno dużo ryzykowała życie, nie, niewątpliwie, nie, a jakoś ten list tam dotarł po 2 czy 3 miesiącach, zanim ja dojechałem do Europy, to żona dostała ten list, ale też ciekawe, że nie była zawiadomiona ani przez moją firmę. Nie do wiary. Ciekawa impreza, nie? Fajna historia. Nie do wiary. Jak przyjechałem, to żona też mnie nie mogła poznać, bo byłem dużo inny. Straciłem, wie pani, co ciekawe, co potem mi się przydawało w życiu. Strach. Przestałem się cokolwiek i kogokolwiek i jakiejkolwiek sytuacji. I jak ktoś tam je wrzasnął z niespodziewanie, to nic. Nie brało mnie nic. To mi się przydawało potem do różnych takich spotkań, powiedzmy politycznych, czy jakichś innych z naszą bezpieką. Byłem poza konkursem. No to jest jakaś pozytywna historia. Ale niekoniecznie straciłem wszystko w tych Chinach. Zyskałem jakąś nową właściwość. No, niemniej nie miałem dosyć dziwne. Żona się nie mogła napłakać, bo takiego w życiu nie widziała, takiego dziwaka, nie? No ale teraz już tak mam nadzieję, że pani już się mnie nie boi. Absolutnie nie. No to dobrze. Cieszymy się, że mamy pana z powrotem, no po tylu latach, no to trudno mówić, że z powrotem, ale no, że... powoli się jakoś tam... Wrócił pan do życia a teraz jest pan w Australii. No tak, na wakacjach trochę, no. Takich wakacji w życiu nie miałem. Poważnie. Tak? Tak. Piękny kraj.
i doprawdy tylko wam gratulować tego rajskiego krajobrazu, wspaniałej przyrody, tych dziwacznych zwierząt, tych ptaszysk tutaj wszelkich kolorów, nie? No to niemożliwa historia. Tak. Tego nigdzie nie ma, ten klimat. A jeszcze na dodatek ozdobą tego kraju są ludzie uśmiechnięci. Jak przyjedziecie do Europy, to przywieźcie uśmiechu, bo tam brakuje. Wszystko stęka, brzęczy. No tutaj naprawdę oddycham zupełnie inaczej, bo nie muszę co chwilę nikogo pocieszać, bo mnie pocieszają. No fajna historia, nie? No to cieszymy się, że jesteśmy tak postrzegani. Ja dziękuję panu za rozmowę. Nic takiego, nie ma. To była naprawdę przyjemność, dziękuję. Okej, bye. Powinnam powiedzieć au revoir. Au revoir, może być. Dziękuję. Że kwiaty zdobią mieszkania i ogrody, ale nie wszyscy wiedzą, że są smaczne i można je również jeść. Posłuchajmy zatem informacji o kwiatach jadalnych.
Nie wiem jak państwo, ale ja często dostaję mnóstwo e-maili. Niektóre są ciekawe, niektóre są mniej ciekawe, a niektóre są naprawdę, naprawdę super. Właśnie znalazłam, dostałam w zeszłym tygodniu e-mail o kwiatach, ale w kuchni. O tym, że możemy, że niektóre kwiaty są jadalne, że możemy niektóre kwiaty przyrządzać po prostu na przykład na podwieczorek. Otóż nie każdy wie, że istnieje aż kilkadziesiąt gatunków kwiatów, które nadają się do jedzenia. I nie są to jedynie kwiaty kalafiora. Kilka przydatnych porad, to już czytam mail. Ogólna zasada. Kwiaty, warzyw i ziół można jeść bezpiecznie, ale nie powinno się spożywać kwiatów oberżyny, papryki, pomidorów, szparagów i ziemniaków. Zawsze należy sprawdzić, czy dany gatunek kwiatów nadaje się do jedzenia. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie jedzmy ich. Nie jedzmy kwiatów z bukietów zakupionych w kwiaciarniach. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że były spryskiwane środkami chemicznymi, na przykład pestycydami. Pamiętajmy, niektóre kwiaty są trujące. I jeszcze raz, należą do nich azalie, barwinki, glicynie, hiacenty, hortensje, irysy, jaskry, konwalie, krokusy, lobelie, naparstnice, oleandry, rododendrony, wilce, zawilec, żonkile i kwiaty groszku ozdobnego. Szkoda, że nie są jadalne, przecież pachną tak pięknie. I tutaj mamy kilka przepisów. Robinia akacjowa. Z kwiatostanów robini można zrobić herbatkę lub smażyć placuszki z ciastem naleśnikowym. Można je też jeść na surowo, proszę, na przykład w sałatkach. Mają słodko-groszkowy smak. Pozostałe części robini, poza kwiatami, są trujące. I proszę, kwiatostany akacji w cieście. Zebrać całe grona kwiatowe, umyć i otrząsnąć. Do dwóch jajek dodać tyle mąki, wody, soli i cukru, aby powstało ciasto nieco tylko gęściejsze od naleśnikowego. Rozbić widelcem lub zmiksować. W zrobionym cieście maczać grona kwiatowe, trzymając je za ogonek i razem z ciastem układać na patelni z rozgrzanym tłuszczem. Obsmażać z obu stron. Podawać posypane cukrem pudrem. A teraz placuszki z akacją. 4 żółtka utrzeć z 4 łyżeczkami cukru, dodać 8 łyżek mąki i 2-3 łyżki przygotowanego mleka. Na koniec dodać 4 białka ubite na pianę, lekko wymieszać i dodawać stopniowo opłukane kwiaty akacji, pojedynczo w ilości około 2 szklanek. Po wymieszaniu wlewać ciasto łyżką na patelnię z rozgrzanym tłuszczem, smażyć z obu stron. A oto przepis na konfiturę z akacji według Marii Wisłowej, autorki książki Jak gotować z początku XX wieku. Wziąć 0,5 kg kwiatu akacji i 1,5 kg cukru. Świeżo zebrany kwiat akacji oczyścić z zielonych korzonków, zważyć, po czym włożyć z miałkim cukrem do kamiennej miski, ucierać wałkiem na masę, złożyć do słoja, obwiązać papierem. Używać do ciast, zwłaszcza z dodatkiem innej konfitury lub masy. A kwiatostan bzu czarnego. O herbacie z bzu czarnego słyszałam, ale co można jeszcze przyrządzić? Otóż okazuje się, że można go przyrządzić, podobnie podać jak kwiatostan akacji. Ale uwaga, nie wolno jeść świeżych owoców ani kwiatów czarnego bzu, bo zawierają toksyczny składnik zwany sambunigryną. Podczas smażenia ulega on rozkładowi i staje się nieszkodliwy. Coś ciekawego, zupa z czarnego bzu. 4-5 baldachów z owocami, łyżka mąki ziemniaczanej, śmietana, cukier do smaku. Baldachy z owocami opłukać, włożyć je do małej ilości wrzątku i po krótkim obgotowaniu przetrzeć przez sito. Dolać wody, dosłodzić do smaku, zagotować. Dodać mąki ziemniaczanej rozmieszanej z kilkoma łyżkami zimnej wody i jeszcze raz zagotować. Po ostygnięciu można doprawić śmietaną i podawać na zimno lub na gorąco, na przykład z makaronem. Do zupy można dodać na koniec kawałki odgotowanych owoców, na przykład gruszek czy jabłek. I jest to świetna zupa na upalne letnie popołudnia.
piękne fiołki. Fiołki to przede wszystkim idealna dekoracja. Nie tylko ciast i tortów, ale również sałatek, galaretek zawierają bardzo dużo witaminy C. Liście mają jej więcej niż wszelkie warzywa, można dodawać je do sałatek. Mogą także stanowić składnik syropów, sosów sałatkowych oraz aromatyzowanych i owocowych herbat. I proszę oto przepis na syrop fiołkowy. 4 filiżanki kwiatów włóż do szklanego słoja i zalej wrzątkiem. Po 5 minutach zakryj płótnem i odstaw na 48 godziny. Odceć, zmierz ilość płynu i dodaj 2 filiżanki cukru na filiżankę naparu. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu 10 minut, potem wlej do słoików. Do użytku nadaje się po tygodniowym przechowywaniu w ciepłym miejscu. A tutaj koktajl fiołkowy. 2-3 kostki lodu, 2 łyżki stołowe syropu fiołkowego, zalej zimną wodą i zmieszaj. Fiołki w cukrze. Ubij białko na sztywną pianę i rozprowadź pędzelkiem na kwiatach. Przy pomocy szczypiec obtocz każde z drobnoziarnistym cukrze, wstrząśnij i obtocz porządnie. Wysusz na pergaminie w temperaturze nie wyższej niż 90 stopni Celsjusza. Przechowuj w szczelnych słoikach poszczególne warstwy oddzielone pergaminem. Są efektowną dekoracją, jadalną oczywiście. Koniczyna biała i koniczyna łąkowa. Kwiaty koniczyny można dodawać do sałatek i surówek. Kwiaty koniczyny można też przeznaczyć na orzeźwiającą herbatkę lub przyrządzić jak szpinak. Można też nadzienie naleśników. W latach głodu w Irlandii kwiaty suszono i mielono na mąkę, którą fałszowano mąkę do wypieku chleba. Kwiaty i liście koniczyny nie mają własnego smaku, ale są bardzo sycące z dodatkiem ryżu lub ziemniaków. Stokrotka pospolita. Kwiaty stokrotek pospolitych są idealnym dodatkiem do sałatek. Małe kwiatki dodaje się całe, a z dużych obrywa się tylko płatki. Stokrotki wykorzystuje się jako dodatek do zup, sałatek, past, omletów i zapiekanek. Ich kwiaty charakteryzują się smakiem o lekko miętowo-koniczynowej nucie. Ponadto można je stosować jako składnik omletów, past zapiekanych oraz różnego rodzaju nadzienia. Napary ze stokrotki działają wykrztuśnie i leczą choroby skóry. Stokrotkami można także ozdabiać torty i słodkie desery. A oto przepis na zupę grzybową ze stokrotkami. 1 do 1,5 litru wywaru, także z kostki bulionowej, kilka suszonych grzybów, szczypta kminku, 1 łyżka kaszy manny, garść listków i kwiatki stokrotki, pęczek młodej cebuli ze szczypiorem, sól, pieprz, szczypiorek, 4 jaja i 2 łyżki masła. Grzyby ugotować w wywarze razem z kminkiem. Gdy zmiękną, dodać kaszę mannę zarumienioną na suchej patelni i gotować 10 minut. Dodać wypłukane, drobno pokrojone stokrotki i zagotować. Zupę przyprawić drobno posiekanym szczypiorkiem z solą i pieprzem. Usmażyć na maśle jajecznicę, posiekać dymkę wraz ze szczypiorkiem. Nałożyć do głębokich talerzy po łyżce jajecznicy, posypać posiekaną dymką i na to wlać zupę ze stokrotek. Mamy jeszcze przepisy z bratków polnych i z czosnku, z kwiatów czosnku. Otóż kwiaty czosnku mogą być doskonałym dla innych potraw. Nadają one daniom świeży i lekko czosnkowy smak. Jest też i mniszek lekarski nazywany mleczem. Jest to błędna nazwa. Młode kwiaty są pysznym dodatkiem do sałatek. Po zebraniu trzeba je szybko zjeść, ponieważ później nie nadają się już do spożycia. Kwiaty mniszka mają słodki smak przypominający nieco miód. Wywar z gotowanych kwiatów mniszka po dodaniu dużej ilości cukru zamienia się w syrop o barwie, konsystencji i smaku zbliżonym do miodu, tak zwany miodek majowy. Z płatków kwiatowych mniszka z dodatkiem cytryny i cukru uzyskuje się wino kwiatowe o charakterystycznym miodowo-ziołowym bukiecie. Dawniej młode koszyczki kwiatowe wykorzystywano jako namiastkę kaparów. Pąki kwiatowe bez nasady szypuły można blanszować lub obsmażać na oleju. Można też zrobić z kwiatów puree. No, mam nadzieję, że tymi przepisami zachęciłam Państwa do przygotowywania całkiem innego rodzaju kolacji kwiatowych, pięknych, pachnących i wykwintnych.
Znana Państwu z poprzednich występów Adria Nostalgia pod dyrekcją Adama Wąsiela ma zaszczyt zaprosić Państwa na rewię 12 nostalgicznych i eleganckich polskich przedwojennych tang, fokstrotów oraz walców zatytułowaną Nie ma szczęścia bez miłości z udziałem Adama Wąsiela i Marii Kędziory. Występy odbędą się w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra. Odbędą się one 3 sierpnia o godzinie 17 i 18.45. Ale z uwagi na ograniczoną pojemność sali recepcyjnej proponujemy rezerwować miejsca dzwoniąc na numer 02 93 63 98 16 lub przez wysłanie maila na następujący adres marta.kiec@msz.gov.pl. Zabawa zimowa. Zespół Lajkonik i Nasza Polonia zapraszają na zabawę z cyklu Bawimy się po polsku. Sobota, 27 lipca, godzina 19. Klub Polski w Bankstown. Muzyka Szczepan Cułkowski. Atrakcja wieczoru. Występ taneczny zespołu Lajkonik. Zimne zakąski, kawa i ciasto. Loteria. Wstęp $25. Rezerwacje Kasia 04 21 911 658 i drugi telefon Jan 96 08 42 47. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym 5. ogólnopolskim konkursie wspomnienia miłośników rock'n'rolla lub jego wsparcie przez rozpropagowanie jego idei i informacji o zasadach, na jakich jest organizowany. Pragnę przypomnieć, że szybkimi krokami zbliża się termin składania prac konkursowych. Termin ten mija 15 sierpnia tego roku. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, zarówno z zagranicy, które do dnia 15 sierpnia nadeślą pocztą lub dostarczą w inny sposób na adres organizacyjny na nośniku materiałowym wspomnienia, dokumenty, pamiątki, plakaty, płyty, książki, gazety, nagrania, audio i wideo lub inne materialne świadectwa związane z tematem konkursu. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sopockie Korzenie z siedzibą w Sopocie, ulica Wybickiego 48, a telefon podaje 0048 58 351 43 82 lub adres internetowy literami fundacja@sopockiekorzenie.org.pl. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję wspólną. Słuchaliście Państwo audycji polskiej sekcji radia 2000 FM przygotowanej przez Beatę Rumianek. Podaję jeszcze numer telefonu, na który można będzie dzwonić między godziną 13 a 13.15. Oto on. 97 15 54 11, żeby podzielić się swoimi uwagami. Życząc naszym słuchaczom słonecznego i szczęśliwego weekendu, żegnają się z Państwem prowadzący audycję Kazimierz Zawodziński, Marian Polak i Mariusz Szudziński. A żegnamy się piosenką o niewątpliwie odkrywczym tytule. Tydzień ma 7 dni i tyle dni nas dzieli od następnej audycji, zatem do usłyszenia za tydzień. Tadeusz Nalepa śpiewa bluesa Tydzień ma 7 dni. Ile już tygodni
podnosił wyżej. I ponad wszystkim byłaś tylko ty. Tydzień ma 7 dni. Nocy. Kocham cię i śnię przy tobie. A czy pamiętasz nasz? Tysiąc słów, milczenie.